José Saramago, laureat literackiej Nagrody Nobla, przeprowadził się tutaj no po tym, jak w swoim ojczystym kraju, w Portugalii, był dosyć szykanowany i cenzurowany za prace, które popełniał tam. A ja się cytatem José Saramago posłużyłem na konferencji Cryptoverse. Wystartowałem cytatem o chaosie, że od chaosu do porządku droga jest krótka. Tak naprawdę chaos to jest porządek czekający na to, aż zostanie zdeszyfrowany. No i mówiłem o governance. To mi przypomina, że mamy w tej chwili piątą rundę governance'u dla Algorandu, na którą należałoby się zapisać, jeżeli chcecie być governorami. To mi też przypomina, że 13 października w Krakowie będę miał jeszcze jedno wystąpienie, na które chciałem Was zaprosić. Wystąpienie jest otwarte i darmowe, więc jak najbardziej informacje też podlinkuję pod tym filmem. Tam też będzie o Algorandzie, będzie o Bitcoinie, będzie o José Saramago. No i to mi jeszcze przypomina o tym, żeby trochę wrócić do tych podstaw, jak to my na różnych warunkach potrafimy się zachowywać, jak to projekty w różnych warunkach trudnych, ciężkich potrafią coś budować albo nie budować. Więc jeżeli nie macie za dużo czasu, to w tym odcinku w zasadzie znajdziecie kilka informacji i możecie wyłączyć po tych kilku minutach wstępu. Po pierwsze, aby być governorem, macie czas do 14 października, by zapisać się na piątą rundę governance'u. Następnie będziecie głosować. Każdy to może zrobić, były filmy o tym, jak to zrobić. Po drugie, nagrody na dzisiaj, jak to nagrywam, jest wtorek. Jeszcze nie zostały wypłacone za governance rundę poprzednią, więc to, co widzicie w DeFi'ach takich jak Algofi, Fox Finance, no to jest tylko taki dodatkowy bonus, to nie jest ta główna nagroda Algorandu, więc nie obawiajcie się, chyba będzie jeszcze większa nagroda. Oczywiście nagroda główna za governance, tą, którą jeżeli nie uczestniczyliście w DeFi'ach, też będzie za jakiś czas, pewnie na dniach, naliczona, więc jeszcze oczekujemy. No w międzyczasie warto sobie zastanowić się, czy ile chcielibyście włożyć w governance. Po trzecie, pamiętajcie o ryzykach całego governance'u. Jest to platforma bardzo świeża. No i nie inwestujcie tutaj żadnych środków, których nie jesteście w stanie stracić. Zabawa przez naukę, to jest moje podejście. Po któreś, no to 13 października konferencja w Krakowie, między innymi o Algorandzie, o Bitcoinie w języku angielskim. No i w zasadzie tyle. Jak ktoś potrzebuje bardzo skrótowo, no to był skrót, a jak chcecie trochę wywodów o José Saramago, o César Marie Curie, o budowaniu domów na bardzo trudnych gruntach powulkanicznych, o tym, jak te projekty mają trudno, by coś sensownego pokazać, by zbudować coś sensownego na tak trudnym gruncie i żeby tam ktoś jeszcze chciał przyjść, żeby ktoś chciał zamieszkać, no to ten odcinek jest dosyć nietypowy, bo tak naprawdę moim głównym celem było w miłych okolicznościach przyrody, być może trochę niepowtarzalnych, nagrać przypomnienie. Zapisujcie się, ludzie, na governance, jeżeli dla kogoś był to moment, w którym chciał być governorem, no to otwiera się okno na piąty okres. Zapraszam na dłuższe wywody na różne tematy, oczywiście linki podlinkuję, te, które gdzieś tam są istotne moim zdaniem. A co tu mamy? Wybuchłym wulkanie da się zbudować.
odbudować bardzo ładny dom. Jestem w tej chwili w posiadłości Cezara Marikue, który był tutaj projektantem wielu miejsc na Lanzarote. No i sobie wspaniały dom, dwupiętrowy, pod wulkanem i na wulkanie zbudował, pod lawą i na lawie. No i da się zbudować coś też na bardzo nieprzyjaznym gruncie. Większość z tych projektów, które tutaj omawiam, budują na bardzo nieprzyjaznym gruncie swoje budowle. No i większość z nich się nie uda, bo to są wszystko nieużytki. No i może być tak, że po prostu jeden na 100 z tych projektów przetrwa. Większość nie przetrwa. Z tym się należy liczyć, że tylko niektórzy mają takie super umiejętności, żeby wybrać odpowiedni teren, zaprojektować to tak, by tutaj przyszli ludzie. On tutaj mieszkał. To jest fragment tego, co da się pokazać. Może zaraz gdzieś tam zejdę w dół, ale ten pan tutaj mieszkał. No i potrafił to sobie tak zaprojektować, że mieszkało mu się tutaj dobrze. Natomiast większość z projektów, które no, budują na tych bardzo trudnych gruntach, nie będą potrafiły tego zrobić tak, by nam się tam mieszkało dobrze. Ta technologia jest tak toporna, tak nieprzyjazna poprzez tą decentralizację, poprzez to wszystko, że jest to świeżo wybuchły wulkan, no, że ciężko mi sobie wyobrazić, że w takim kształcie, jak to jest, przyjmie się to na dłuższą metę. Natomiast, no zobaczcie, tutaj jest. Powulkaniczny obszar. No i pan Cezar Marikue, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, już nie żyje, zbudował tutaj sobie dom dwupoziomowy. Można zejść na dół, można wejść do góry. Dzisiaj jest to zrobione muzeum. Potrafił wykorzystać ten teren do tego, żeby zrobić zarówno miejsca, gdzie jest chłodno, zarówno miejsca, gdzie jest wilgotno, zarówno miejsca, gdzie jest ciepło. A, okej. Zostałem zawrócony, więc zacznę tam, gdzie należy zacząć, czyli od początku. Jestem na wejściu. No i to jest górne piętro pana Cezara. Tutaj o, jakie ładne czaszki. A tam na dole zaraz wejdziemy. Są dolne pokoje. No i górne pokoje sobie zagospodarował na tej lawie wulkanu, gdzie jest tu bardzo piękne muzeum. Rosną sobie kaktusy, on miał tutaj ładne obserwatorium, mógł sobie patrzeć na wulkany, na lawę wulkanu. Tu miał bardzo ładnie ogarnięte pokoje, zaraz to wszystko jeszcze pokażemy. Tu mógł sobie przejść dalej. No i potrafił ten nieużytek zagospodarować. Był wyjątkowo utalentowany, miał wyjątkowe umiejętności, wybrał odpowiedni grunt. Czy nasze projekty mają odpowiedni grunt, czy każdy ma odpowiedni zespół, umiejętności, determinację, by to wszystko dowieść. Tu miał, zdaje się, sypialnię. Zobaczcie. Balował. Z widokiem. Również na wulkany. Tu ewidentnie była część sypialno-rozrywkowa. No i teraz nasze wspaniałe projekty budują na trudnym gruncie. Większość z nich nie wie, jak na tym gruncie zbudować. Próbuje coś zrobić bardzo powierzchownie. Będzie tam za gorąco. Przyjdą wiatry z Sahary i zmuchną to wszystko, co tam się zbudowało. No i będzie to bardzo krótkofalowe. Żeby coś zbudować długofalowego, trzeba naprawdę osadzić się na mocnym gruncie. Trzeba wiedzieć, co się robi, mieć umiejętności i tak dalej. Ilu mamy tutaj takich projektów z takimi skillami jak Cezar Marikue? Ile projektów potrafi to wszystko zbudować na tym trudnym gruncie? No nie wiem, zobaczcie. Piękne widoczki. Idziemy dalej. Czy Algorand jest takim projektem? Też nie wiem. No, co, że ja tutaj nagrywam sobie
Tutaj jest jakiś gość, ale ma fryzurę. Jeszcze frano. Bo ja jestem. To, że ja tu sobie wybrałem Algorand, nie znaczy, że Algorand ma szansę przetrwać na tym trudnym gruncie. Ma jakieś szanse, tak jak każdy inny projekt, natomiast są to jakieś szanse. Algorand w tej chwili ma zmiany w kontekście decentralizacji modelu governance, czyli tak, by ta cała budowla mogła nadążać za potrzebnymi zmianami. No i ten film jest między innymi o tym, że należy coś tam pogłosować, ale najpierw należy się zgłosić na gubernatora fazę piątą do 14 października, więc jeszcze mamy 10 dni. Teraz schodzimy do podziemi, do bebechów tychże to budowli. No i tu pan Cezar Marikue sobie pobudował część, której wykorzystał naturalne umiejętności tego podłoża, do tego by się chłodziło, do tego by się wentylowało i bez klimatyzacji mamy tutaj bardzo wygodnie, bardzo chłodno. Bez klimatyzacji zastosował tutaj przewietrzenie naturalnym wiatrem, jest roślinność, są potworzone bardzo fajne przejścia, komnaty, jest taki naprawdę specyficzny klimat. Tu sobie wystawił palmę. Na zewnątrz, to jest tak zwany styk z rzeczywistością tych naszych projektów. Interfejs użytkownika. Nie bójcie się, nie będę długo o tym przynudzał, chociaż wnętrze jest naprawdę bardzo ciekawe. Kolejne drzewko tam wystawało, korytarze, bardzo takie, te nasze mosty od jednego pomieszczenia do drugiego, bardzo toporne, można dostać w łeb, jakby będziemy uważać. Tu jakaś znowu część basenowo-rozrywkowo-bankietowa, baseny, palmy, grilla mógł sobie zrobić, to wszystko jest jakby piętro niżej. Jak będziecie, to jest w okolicy, to jest na wyspie Lanzarote, to są okolice miejscowości Costa Teguise, 5 km. Myślę, że warto tutaj zajść i zobaczyć, jak można sobie mieszkanie zbudować. Bardzo piękne korytarze. Widać z takimi zajawkami na zewnątrz. I chyba gdzieś tutaj powoli dochodzę do końca. O, tu znowu ładne pomieszczenie z wentylacją od góry. Drzewko, które robi przysłonę. Naturalne wykorzystanie terenu do tego, by zbudować coś przyjaznego dla człowieka. Gołem człowieka. No dobra. Co to wszystko ma z kryptowalutami? Projekt blockchain budują na takich właśnie bardzo trudnych gruntach, nieprzystosowanych, surowych. Te technologie są jak po wybuchu wulkanu. No i kto tak naprawdę będzie umiał coś tam zbudować, żeby to było użyteczne? Kto przyciągnie użytkowników? W większości po prostu będą jaskinie, jamy, będą się osuwało nam na głowy. Będziemy się walić w tych przejściach w głowę. Będzie nam za gorąco albo za zimno, zaleje nas. Zasypie nas wiatr z Sahary, który przyniesie piaski, bo tutaj tak się odbywa. Te same wydarzenia będą się działy na naszych oczach, na większości z tych projektów, więc nie uda im się przeciągnąć. Pobudowały jakieś nory na gruncie, którego nie znają. No i cóż, no przyjdzie pewien moment i to wszystko się rozsypie, to wszystko się rozwali w ten czy inny sposób, albo po prostu nikt do tych domów nie przyjdzie. No i taka jest rzeczywistość po prostu. Za jakiś czas to wszystko nabierze ogłady, za jakiś czas to wszystko będzie bardziej przyjazne. No i za 10 lat być może coś fajniejszego będziemy w stanie zbudować, a na tym wczesnym etapie tylko i wyłącznie ci, którzy mają super dużo szczęścia i umiejętności, zaparcia, dobre zespoły, znajomość terenu, zrobią to dobrze, tak jak pan Cezar Marikue.
czy Algorand to zrobi dobrze. Zobaczymy. Ja tutaj nie robię żadnych zakładów w tym temacie. Projekt mnie zainteresował, bo wydaje mi się, że ma fajnie wszystko przemyślane. Natomiast Algorand to może zrobić dobrze z naszą pomocą. Tutaj kwestia governance'u, tutaj kwestia tego, że my powinniśmy się też to wszystko zaangażować, aby naszym głosem wybrać ta decyzja lepsza, ta gorsza, śmaka, owaka. Czy jeszcze raz pan Cezar Marikułę. No i teraz jest taki unikalny moment, w którym to my się zapisujemy jako gowernorzy. Od 30 września do 14 października możemy się zapisać jako gowernorzy i o tym z grubsza chciałem wam przypomnieć tym filmem. Żeby nie trwało 5 minut, tylko trochę więcej, no to wybrałem taką scenerię. Jak się zapiszecie, to będziecie mogli głosować. Jak zagłosujecie, no to być może dostaniecie nagrody po 3 miesiącach. No i będziecie pomagali zasadzać kwiatki, budować baseny, budować lepsze korytarze, sadzić kaktusy nawet, dbać o tą infrastrukturę, zapraszać gości. To jest to, co umożliwia nam Algorand w kontekście wpływu na decyzje poprzez governance, więc spróbujcie tego. Więc kilka dat, no bo w zasadzie więcej nie potrzeba dzisiaj. Start zapisów na governance 30 września, już wyruszyły. Koniec zapisów na governance 14 października, czyli od dzisiaj jeszcze 10 dni. Potem gdzieś w międzyczasie głosowanie, aby móc uzyskać nagrody. No i nagrody klejmujemy po 31 grudnia. No i powinno to być pewnie 6-7, może 8% w skali roku, mniej więcej. To jest to dla tych, którzy chcą być w procesie governance, którzy jeszcze nie byli, albo którzy już byli, ale chcą się ponownie zapisać. Każdy może się w to włączyć, wystarczy mieć przynajmniej jeden algo. No i podłączyć się do portalu governance, którego link zostawię w opisie. Można też zrobić za pomocą DeFi-owych aplikacji, takich jak Algofi bądź Fox Finance. Natomiast no, tam jest ciut to bardziej może skomplikowane, może obarczone jakimś tam ryzykiem, ale może też będzie z tego jakiś extra reward z tak zwanego INES programu, czyli wsparcia dla DeFi'a. No i teraz nagrody za poprzedni cykl, bo teraz zapisujemy się na 5. cykl. Poprzedni cykl to był cykl 4, on się już zakończył. One jeszcze na dzisiaj dzień nie wpadły na konto, przynajmniej u mnie. Dajcie znać, jak tam u was. Być może jak już to opublikuję, to wpadną. Dzisiaj jest 4 października, więc pewnie 5, 6 powinny być. Więc to, co widzicie w DeFi'ach takich jak Algofi czy Fox Finance, to jest malutka nagroda. I niektórzy widziałem na Twitterze, zwłaszcza się denerwowali, że co to za jakby biznes, taka nagroda, no to jest nagroda, tylko ten bonus z tego DeFi'owego programu wsparcia INES Award, czy jakoś tak to się nazywa, a nagroda główna, ta od Algorand Foundation, ona dopiero się pojawi, zakładam, że będzie to w najbliższych dniach, no i powinna być w granicach 7,7, czyli niecałe 8% całościowo w skali roku, więc no nie najgorzej, wydaje mi się, nie najgorzej. Jak to wygląda w ogóle, jeszcze rzućmy okiem, to za chwilę, bo się przyniosę, bo to jednak wieje. Ja tu ciągle jestem pod domem José Saramago, byłem tam na wycieczce i tutaj jest taki bardzo fajny pomnik. José Saramago, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, człowiek, który wydaje mi się, że ma masę ciekawych rzeczy do przekazania, nie tylko takich fizycznych, ale też takich troszeczkę transcendentalnych. No i o tym jeszcze za chwilę. Natomiast rzucimy okiem, jak wyglądały rozwój nagród i governance'u od pierwszego cyklu do czwartego, żeby zobaczyć, jakie mamy trendy, ale to tak jak mówię, już z innego miejsca, więc za moment do was wracam, pewnie z innej lokalizacji. Zostańcie ze mną, zapraszam na dalszą część. Gdzieś wulkany pewnie jakieś będę szukał. Puszczamy pana Cezara Marikułę, jedziemy do José Saramago,
który też tutaj mieszkał. I José Saramago to ten sam, który kiedyś powiedział, że od chaosu do porządku jest bardzo krótka droga. Tak naprawdę chaos to jest porządek czekający na to, by ktoś to zdeszyfrował. Okazuje się, że on mieszkał w miejscowości Tias na Lanzarote, no więc zobaczmy, co on tam wymieszkał w tym domu, co on tam wytworzył w tym domu, a teren tutaj jest bardzo, bardzo surowy. Tu wam pokażę jeszcze ogród pana Cezara Marikue. To jest jego dom we fragmentach, a tu jest jego ogród w postaci wulkaniczno-kaktusowej, palmowo-kaktusowej. José Saramago zdaje się mieć w sobie bardzo dużo życiowej mądrości, takiej świadomej i też podświadomej mądrości. To, co tutaj można zobaczyć, to są nie tylko wyczytane hasła, ale jest to doświadczenie nabyte poprzez obcowanie z naturą, poprzez wsłuchanie się w siebie i poprzez nabywanie takie stopniowe swojej takiej łączności, mam wrażenie, ze światem, ale też z takim prawdziwym sobą. To na pewno jest postać warta dalszego zgłębienia. Chaos to jest porządek czekający na to, aż go ktoś rozszyfruje. Tutaj jest biblioteka José Saramago, którą sobie troszeczkę rozszyfrował i ładnie wszystko z chaosu uporządkował. Mówię cicho, no bo jestem tutaj gościnnie. No dobrze. Kota też ma ładny. No tam jest bardzo ładny dom José Saramago. Wycieczki można sobie go zwiedzić. Bardzo fajnie jest to prowadzone za 8 eurasów przez rodzinę José Saramago. Zobaczymy bibliotekę, zobaczymy kuchnię, zobaczymy od kuchni, zobaczymy tam, gdzie żył, tam, gdzie tworzył i też pokój, w którym zmarł w 2010 roku. A cenzurowali go, bo pisał głupoty i niezgodne to było z tym, co tam mainstream chciał, żeby pisał. Ach, te czasy, czasy. No więc nagrody. Nagrody w procesie governance za Algorand w czwartej fazie, rundzie, jak to tam nazwać, wyniosły 7,7% w skali roku. Jeżeli korzystaliście z Algofi bądź Fox Finance, to będzie mieć jeszcze ten dodatek z programu Innes Awards, który podniesie to o jakiś tam fragment procenta, niecały procent zapewne. No bo przypomnę, że to jest tak, że na kwartał Algorand przeznacza 70,5 miliona Algo tokenów, które to zostaną rozdane wszystkim gubernatorom, którzy się zarejestrują i którzy będą skuteczni, czyli będą głosować w tym czasie. Zwykle jest jedno głosowanie. W trakcie tego jednego głosowania jest jedna, dwie propozycje do przegłosowania. No i w tym czwartym cyklu, który się zakończył, 3,6 miliarda algosów było skomitowanych do governance'u. Więc na tych wszystkich zostanie podzielone właśnie te 70,5 miliona nagród. I teraz na co warto popatrzeć jeszcze? Gubernatorów mieliśmy 27 tysięcy. Jak się cofniemy do cyklu trzeciego, tam nagroda wyniosła 8%.
podobnie to wyglądało. Mieliśmy 3,6 miliarda algosów uczestniczących w governance i 35 tysięcy gubernatorów. Jak się cofniemy jeszcze jedną rundę, czyli do fazy drugiej, tam nagroda wyniosła 10%. Mieliśmy 2,8 miliarda algosów skomitowanych i 37 tysięcy gubernatorów. I w pierwszej rundzie, od której się zaczęło, nagroda wyniosła 14%. Mieliśmy raptem tylko 1,7 miliarda algosów zdeponowanych do governance'u i 50 tysięcy gubernatorów. Więc zobaczcie, co tutaj się dzieje. Coraz mniejsza liczba gubernatorów była postępująca z rundami. Tak? Zaczynaliśmy od 50 tysięcy, skończyliśmy na 27 tysiącach, ale z kolei coraz więcej algosów. Mieliśmy 1,7 miliarda na starcie, no a obecnie mamy prawie dwa razy tyle, czyli 3,6 miliarda, czyli prawie o połowa nam się zredukowała liczba gubernatorów, prawie dwukrotnie wzrosła nam liczba algosów, które uczestniczą z drugiej strony w tym procesie, no i nagroda też spadła z 14% do 7 z kawałkiem, więc o połowę. Więc wydaje mi się, że zostają ci, którzy naprawdę są zainteresowani tym governance'em. Oni podwyższają swój stake, natomiast no, część osób się wykrusza, ale ilościowo jest mniej governorów, a więcej algosów, które są wykorzystywane w governance'ie przez tych, którzy są. No i ja to mogę przyznać na swoim przypadku. Ja też z cyklu na cykl trochę więcej algosów wykorzystuję w governance'ie. No i wydaje mi się, że ten trend będzie postępował. Dojdziemy do jakiejś tam grupy osób, które są zaangażowane w governance. One będą najbardziej aktywne, one będą zgarniać pulę nagród. Do tego pamiętajmy, że jesteśmy na tym przełomowym momencie zmiany. Za chwilę to pewnie nastąpi, gdzie expert governorzy wchodzą. O tym właśnie między innymi też będę trochę mówił na konferencji w Krakowie. Ekspert gubernatorzy wchodzą i oni będą filtrować pomysły nasze, czyli my wszyscy, każdy, kto ma jakiegoś algosa, kto ma wallet, będzie mógł składać propozycje, co my chcielibyśmy w Algorandzie, żeby było, albo żeby nie było, co byśmy chcieli zmienić. Z drugiej strony jakby tych pomysłów zapewne będzie tyle, że ktoś musiałby to przefiltrowywać, więc stąd ci ex-gubernatorzy, ekspert gubernatorzy dziedzinowi, od infrastruktury, od ekonomii, od aplikacji, od developmentu i tak dalej. Ekspert gubernatorzy mają swoje DAO, oni w ramach tego swojego DAO, czyli zdecentralizowanej organizacji, wyłaniają te pomysły, które ich zdaniem mają sens, no i te pomysły po przegłosowaniu przez ekspert gubernatorów są przedkładane do fundacji, Foundation, Algorand Foundation. Algorand Foundation je daje nam wszystkim gubernatorom, byśmy ostatecznie powiedzieli, czy chcemy takiej zmiany, czy nie chcemy takiej zmiany, więc taki proces wchodzi. On pewnie będzie też zmieniał jakoś systemy zachęt, ekonomię całego procesu governance i wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy tutaj w związku z tym przed nami jeszcze jest. No i tutaj też właśnie taka refleksja, wyszedłem przed chwilą właśnie z tego domu Jose Saramago i tam no, bardzo ciekawe mieliśmy dyskusję i bardzo ciekawą literaturę. Oczywiście Jose Saramago pisał. Jose Saramago to jest portugalski pisarz, który z Portugalii przeniósł się na Lanzarote właśnie, żeby no, trochę tak, może nie uciec przed cenzurą, po prostu wejść do środowiska, które bardziej będzie sprzyjać temu, co on tam miał do przekazania, a przekazywał, wydaje mi się, że dużo treści. W ostateczności ktoś to docenił literacką nagrodą Nobla. Jedno z haseł, które sobie gdzieś tam zapamiętałem i którego używam w prezentacji, między innymi chaos is merely an order waiting to be deciphered, czyli chaos to już prawie porządek, który czeka na to, że ktoś go uporządkuje. No i tutaj mąż córki Jose Saramago, który oprowadzał nas po domu Jose Saramago, mówił między innymi o tym, jak ten cytat szedł, czy to jest z książki. If you... nie zapisałem sobie. No, jeżeli możemy patrzeć, to
oglądajmy, a jeżeli już potrafimy dostrzegać, to działajmy, to zaangażujmy się. I w tym klimacie między innymi pewnie José Saramago tworzył, inspirował. On też dużo mówił o pewnych zbiegach okoliczności, które na naszej drodze mogą otwierać pewne drogi. I to od nas zależy, czy my podejmiemy to działanie. Miał książki, gdzie być może pisał, przewidział to, co się teraz na świecie dzieje z pandemią, z wojną, i wiele z tych rzeczy zaczyna się dziać, albo my do nich dopuszczamy poprzez naszą bierność. I tutaj nie mówię, że koniecznie w Algorand, ale jeżeli w którymś z projektów jesteście zaangażowani, no to żeby tam jednak nie być tak całkowicie biernym, że jednak mamy większy wpływ, niż nam się wydaje, to jakby dużo zależy od tego, gdzie te nasze emocje, te nasze działanie, myślenie pójdzie, czy faktycznie coś się zmieni. I to od nas zależy, czy są wojny, to od nas zależy, czy jest pokój, to od nas zależy, czy jest pandemia, czy jej nie ma. I wiele innych rzeczy od nas zależy, również to, co się z Algorandem zadzieje, bądź nie zadzieje, więc no może tym akcentem, żeby tu zbytnio Was nie zanudzać, jeżeli ktoś ma chociaż tego jednego Algosa, no to spróbujcie zobaczyć, co tam się w tym governance dzieje, bo tak jak to mówię wielokrotnie, z tych naszych wspaniałych technologii mogą wyrosnąć poczwary, mogą wyrosnąć Frankensteiny, jeżeli my będziemy w tym wszystkim bierni, no bo nikt inny za nas tego wszystkiego nie zrobi. A ci, którzy dzisiaj, jakby jakaś, jeżeli wąska grupa się zgromadzi wokół platformy, która na przykład przejmie sterowanie nad światem, albo przejmie ten stack technologiczny, a nas tam nie będzie, bo olaliśmy to na tym etapie wczesnym, na którym jesteśmy, no to to może doprowadzić do orwellowskiej wizji świata, do której być może i tak już zdążamy, a możemy działać, jeżeli już otworzyliśmy się, jeżeli już nie tylko patrzymy, ale też obserwujemy i wyczuwamy to, co się dzieje w świecie, no to zaangażujmy się. Wydaje mi się, że to jest jeden z cytatów, który warto tutaj może nawet przytoczyć, jak nie zapomnę, na ekranie się pojawi. Kupiłem sobie stertę książek José Saramago, więc pewnie będę do nich wracał i do różnych przemyśleń być może będą się przeplatały też w filmach, zobaczymy. Nie tylko to o chaosie i o porządku, ale też no, José Saramago między innymi lubił sobie tutaj na ten wulkan wejść, więc spytaliśmy właśnie tam rodzinki w tym domu José Saramago, gdzie nam polecali pójść, powiedzieli, że a tu lubił chodzić. No to wejdziemy, zobaczymy, co tam dalej się zadzieje, jakie nowe ścieżki dalej otworzymy przed naszą podróżą. No i zwykle jest tak, że dużo zależy nie od tego, czy coś tam słuchamy, czy coś wiemy, ale czy podejmujemy działania. Te działania mogą być czasami błędne, ale ważne jest, żeby podejmować działania, bo tylko jak podejmiemy działania, jak podejmiemy decyzję, jak zrobimy krok, to wiemy, czy to był dobry krok, czy to był zły krok, czy należy go skorygować, czy należy iść dalej. No więc działajmy, czy to w takim governance, czy na Polce, na kosmosie, na Algorandzie, w Bitcoinie, gdziekolwiek, na Ethereum, na jakichś innych rozwiązaniach, na Stargate'ach, wstawcie sobie swój projekt, bo moim chyba jakimś tam pragnieniem jest, by każdy z nas jednak w którymś z tych projektów, niekoniecznie tylko w tym jednym właściwym, bo nie ma jednego właściwego, nie wiemy, czy taki będzie i nie wiemy, który z nich jest dobry, który zły, natomiast wiemy, że możemy mieć jakiś wpływ i być może nawet większy, niż nam się wydaje, więc rozdystrybuujmy tą naszą tutaj społeczność po wielu projektach, niech każdy sobie działa w swoim ulubionym, no i wnosi tam jakąś wartość, miejmy nadzieję. Chaos niech się rozejdzie po świecie i go troszeczkę uporządkuje. Czy ta taka dosyć luźna formuła Wam się podobała? Ciekaw bardzo jestem. Jak ktoś tu dotrwał, to na pewno spędzi 15 sekund, żeby napisać mi krótki komentarz, jak to wszystko widzicie i czy ta dosyć chaotyczna formuła tego odcinka
ma jakiś sens, czy jednak wrócić do bardziej standardowego przekazu. Wulkanik może nie duży, ale ładny. On tu jest taki czerwonawy z jednej strony. W ogóle w tej chwili na Lanzarote zawiało z Sahary piachem. Jest taki wiatr Sirocco, który przez 100-200 km z Afryki niesie tutaj kurz, piach. Już dzisiaj jest lepiej, ale widoczność spada zdecydowanie. Też piach się pojawia między zębami, jak jest za ostro. Nie było aż tak źle, ale widoczność jest wówczas słaba. No, ale on mi nanosi jakby cały ten jasny piasek. Tutaj jest tylko czarno na tej wyspie, ale jest też trochę jasno, bo tego jasnego piachu z Sahary przyniosło. Też przyniosło trochę kolorowych, czerwonych klimatów, które tu obserwujemy. No dobra, no to chyba w zasadzie wystarczy. Dzięki wielkie. Chwila na wpisanie tego komentarza, na jakiekolwiek przemyślenia, sugestie i tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam jeszcze raz 13 października. Całodniowe wydarzenie w Multikinie. Zdaje się to jest. Detale też dam pod filmem. W Krakowie. To będzie po angielsku. Natomiast na prezentacji będę mówił po angielsku, ale po prezentacji, jak ktoś będzie chciał pogadać, przybić pionę, no to będę mówił po polsku, bo po prostu mam mówić po angielsku. Więc tam będę prawdopodobnie cały dzień. Moje wystąpienie jest o 10, ale jest to trzysalowe wydarzenie. W Multikinie są trzy sale, też chyba po kilkaset osób w każdej. Różni ciekawi prelegenci, nie tylko z blockchaina, ogólnie z technologii i tematów jest wiele. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, więc jak ktoś ma niedaleko, macie wolny czwartek? Co to będzie za dzień? Czwartek czy piątek? Końcówka przyszłego tygodnia, 13 października, no to może warto się wybrać do tego Krakowa i też zaczerpnąć jakiegoś spojrzenia. To jest wydarzenie, które organizuje Nokia, która mnie zaprosiła już drugi raz na to wydarzenie. Ono było rok temu wirtualne z powodu pandemii. W tym roku jest realne z powodu braku pandemii. No więc fajnie, że jest realne na żywo. No i cieszę się, że mogę też na takich wydarzeniach poprzemawiać. To jest wydarzenie pewnie w troszeczkę innym klimacie niż kryptowers, bo nie jest stricte krypto. Jest trochę o tym, co się dzieje w świecie technologii, dokąd to wszystko zmierza. No i jednym z nurtów jest tam blockchain, w którym to coś tam powiem. No ale przede wszystkim znowu jakaś okazja, żeby się spotkać, zrobić jakiś networking, jak to się ładnie po polsku mówi. O, tu spadł kawał wielki głaz wulkaniczny. Jeden z największych tutaj na tej wyspie. Z tego co widziałem. Frague natural. Bomba wulkanika gigantica. Giganteza. Jaka giganteza bomba? No naprawdę tu poleciało konkretnie. Z tego to wulkaneza, bomba giganteza, bo nie wiem czy z tego, może z innego, nikt tego nie wytropi. Nie wszystko da się wytropić.